Trochę wam dzisiaj odkryjemy i kuchni, i naszych emocji związanych z tym spektaklem. Szukam tego mikrofonu, ale nie widzę, jaki mam numerek, bo ten, trzy mikrofony leżą i ja nie wiem, którym. Ten wiek. Czyli nasz wspólny numerek. Tak, nasz wspólny numerek, można tak powiedzieć. Jest jakaś adrenalina malutka, która sprawia, że ten koncert jest zawsze wyjątkowy i każdy z nich jest inny. Się na scenie urodziła, prawda? Naprawdę. Czujesz się świetnie na scenie. Poziomie. O Piotrusiu powiedziałam, że jest taki dojrzewający piernik. Widziałam to spojrzenie, jak wskoczył na scenę. Byś pierniczek powiedziała, wiesz? Ale to teraz powiem taki, wiesz... Lubicie spotkania z nimi, ja też lubię, a ostatnio spotykamy się bardzo często. Od wakacji 16 miast razem z spektaklem Mucha w słoiku, moje anegdoty plus wspaniałe występy kogo? Śpiewającej rodziny Kaczmarków. Mamy ich dzisiaj u siebie po cywilnemu, w komplecie. I powspominamy dzisiaj sobie, bo już 16 spektakli to już chyba jest co wspominać. Wydarzały się różne rzeczy i trochę wam dzisiaj odkryjemy i kuchni, i naszych emocji związanych z tym spektaklem, bo my widzimy z waszych reakcji, ile emocji my w was budzimy. A dzisiaj chciałam porozmawiać z moimi przyjaciółmi o tym, jakie emocje to podróżowanie i spotkanie z wami budzą w nas. Bo tego nie wiecie. I zacznijmy od tego, że mam do was takie pytanie, ja też będę na to pytanie odpowiadać, bo każdy z nas ma swoje emocje. Do każdego z was po kolei, który występ komu najbardziej utkwił w pamięci? Wiesz co, jak w ogóle jechaliśmy samochodem, to tak sobie właśnie wspominaliśmy całą tą naszą taką trasę i tak mówimy właśnie o tych rzeczach, co nam gdzieś utkwiły. I ja na pewno zapamiętałem przydomek, który mi wymyśliłaś, który mnie zaskoczyłaś, jaki, którym zawsze jaki? Się dziwnie czuję, jak wiesz, jak go słucham. Niesprawiedliwy. Zawsze się dziwnie czuję, jak go słucham. I wiesz co, jeszcze mi bardzo utkwiły na pewno panie, które się przebrały w stroje takie ludowe w Katowicach. Omy śląskie były, tak, czyli tak, babcie tak, śląskie. Tak, to utkwiło mi w pamięci. A ja może osobom, które nie były na spektaklu, wyjaśnię, że ja nazwałam Adasia niesprawiedliwym, bo uważam, że on został nadmiernie obdarzony przez naturę urodą. I to jest niesprawiedliwe, żeby w jednego człowieka wpakować wszystko. Stąd mu nadałam taki przydomek, ale ponieważ jest zwierzęciem skromnym, to się źle z tym przydomkiem czuję. Tak, ale tak, już tak ale zostanie. Dziękuję. Ale babcie przebrane w Katowicach mnie też powaliły. To były nasze liderki naszej społeczności. No naprawdę wyglądały, jak widzicie na zdjęciu. Zobacz, Adam. Widzisz? Tak, zobacz. Wspaniale, z Basią Okoń na czele. No i teraz po kolei. Piotruś, czy ty masz jakiś taki spektakl, który ci utkwił szczególnie w pamięci? Tak, mam. Jak mnie załatwiłaś po prostu, skracając monolog w Krakowie. Siedzę w garderobie i słyszę ta. Zbladłem. Ja mówię, przecież już powinien być na scenie. Biegnę z tej garderoby. Iwona biegła pierwsza sama. Iwona jest na scenie, ja wybiegam, wpadam w ten korytarz, szukam tego mikrofonu, ale nie widzę, jaki mam numerek, bo ten, trzy mikrofony leżą i ja nie wiem, którym. To już ten wiek. No i wszedłem. Było zabawne. Ja byłem tak zestresowany, a ty skróciłaś o 10 minut przynajmniej ten monolog skróciłam swój. O cały fragment. To tak. Cały fragment. Ja nie wiem, co we mnie wstąpiło, że tak zrobiłam. Powiem tak, mina taty była bezsenna na pewno, bo my sobie siedzieliśmy jak zawsze, gadaliśmy o czymś, o niczymś i ta mina jak nagle zaczęła grać piosenka, po prostu panika w oczach. To moja wina. I ten bieg. Ale ja chciałam powiedzieć, że ja nawet nie wiem, dlaczego ja skróciłam ten monolog. No tak, my też nie. Ale to rzeczywiście było bardzo, bardzo zabawne, nawet taki horror trochę się z tego zrobił. Ale wybrnęliście my, nie wiem. Tak. To był horror, bo było bardzo daleko do garderoby i to Piotrek, galopował. Jak ja go widziałam, jak on biegnie między drzwiami w korytarzem, to mówię, nie, ja wychodzę już na scenę, bo on może nie dobiec. A, sama zaśpiewasz, to waraż. Tak. Tak, to są takie rzeczy, że już później jest się ciężko skoncentrować w ogóle, nie? Jak coś takiego się wydarzy, to się później... Pierwszy raz tak zdenerwowałem jakoś tak, i tak się rozproszyłem. Tak, to prawda. Iwonko, a czy ty masz jakąś taką szczególną, czy coś zapamiętałeś szczególnie z naszego objazdu? No tak, ja jako kobieta to te bardziej wzruszające chwile zawsze pamiętam.
Więc przede wszystkim koncerty bodajże w Bydgoszczy, gdzie nasz nastoletni już w tej chwili, tak, fan, niewidomy chłopiec Pawełek przyszedł. Pawełek chyba, tak, pamiętam. Tak, przyjechał do nas po raz kolejny na koncert, żeby zobaczyć nas. Był przeszczęśliwy, my również, no bo on nas po prostu śledzi, on za nami jeździ, faktycznie na wielu już koncertach był. Także to było wzruszające bardzo. Miałam absolutnie łzy w oczach i tylko, żeby utrzymać makijaż, nie popłakałam się, kiedy zobaczyłam tego chłopca, który jest nie tylko niewidomy, ale też ma utrudnione poruszanie się. I ty mi powiedziałaś, że to jest wasz fan, który za wami jeździ od dzieciństwa, od lat. O, tu jest, zobaczcie, Pawełek. Pozdrawiamy Pawełku. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Wspaniały chłopiec ze wspaniałą teraz mamą. Teraz Pawełek jest już bardzo taki wysoki w ogóle, ale po raz pierwszy, jak go widzieliśmy, to był małym chłopcem, naprawdę. Malutki, taki skromniutki. I ja oprócz tego, że jest fanem całej talentu, całej rodziny, to po spektaklu poprosił mnie na chwileczkę na bok, wręczył mi kwiatki i zapytał z takim ogromnym wdziękiem: Pani Beato, czy Mucholot istnieje naprawdę? Także pozdrawiamy serdecznie. Ja mam teraz jeszcze łzy w oczach, jak o tym mówię, bo to coś niezwykłego. Wspaniała rodzina, wspaniała babcia, wspaniała mama, która prowadzi tutaj wielki szacunek dla rodziny, która tak. też jeździ z nim tak naprawdę, tak. Bo przecież on sam no, nie byłby w stanie nigdzie dojechać. On funkcjonuje w tych swoich utrudnieniach dzięki właśnie babci, mamie i pewnie jeszcze wielu osobom. Wojtek, a co tobie przy Stojniaku utkwiło w pamięci? To było dużo takich rzeczy. Na pewno nasza wspólna piosenka, można tak powiedzieć, Sway. Pierwszy raz, jak ją śpiewaliśmy i kiedy próbowałaś zdjąć marynarkę, wyrywając... Z ciebie! Ze mnie, wyrywając cały mikroport razem z marynarką, z mojego ucha. Tak, ja nie wiem, co we mnie wstąpiło, to wiesz, ta energia sceniczna. Było to bezcenne, no i oczywiście numerowanie miejsc. Czyli nasz wspólny numerek. Tak, nasz wspólny numerek, może tak powiedzieć. Nie pamiętam, gdzie to... We Wrocławiu. Tak, siedzieliśmy w garderobie i pisaliśmy numerki. No. Co najbardziej lubicie w graniu Muchy? Znowu ja mam zacząć? Tak, już tak jedziemy. Powiem ci szczerze, że chyba atmosferę lubię. To, że myślę, że wszyscy tak naprawdę gdzieś zastanawialiśmy się, jak to nam razem wyjdzie. A dla nas jest to super zabawa, jest to super odmiana po tym, jak już tam 6 czy 7 lat razem śpiewamy i wiesz, i z tobą współpracujemy teraz. Mówię, atmosfera, którą razem robimy, to jak się uzupełniamy. Ale garderobiana czy publicznościowa? Wiesz, i to. Uważam, że... Pewnych rzeczy nie możemy mówić tutaj, ale... Ale uważam, że wszystko, no po prostu się super, myślę, bawimy. Naprawdę, ale tak z ręką na sercu. Ja też czekam na nasze spotkanie i zawsze się cieszę, że się zobaczymy. Są pełne sale, to jest duże sale, tak? 1000 osób, 600, to wiesz, i fajnie pracuje. Ci ludzie świetnie reagują na twoją pracę, ludzie, którzy są teraz po drugiej stronie ekranu, bo to głównie już wszystkie tam były. Iwonka, a co ty najbardziej lubisz w naszych podróżach? Ja najbardziej lubię to, że pomimo chyba tego, że zawsze jest jakiś scenariusz i wszystko jest poukładane, to zawsze na każdym koncercie jest jakaś adrenalina malutka, która sprawia, że ten koncert jest zawsze wyjątkowy i każdy z nich jest inny. I to mimo prawda. Tego, że już było ich 16, to tak naprawdę, tak jak wspominamy, każdy koncert ma w sobie coś. Ja chciałam powiedzieć, to ja zapewniam tę adrenalinę. Tak. Oni są powtarzalni, ja jestem nieprzewidywalna, także... Beata nam zapewnia tak na pewno dreszczyk emocji za każdym razem, ale właśnie też za każdym razem jest inna publiczność. To prawda. I te emocje, które towarzyszą nam na początku, jak to będzie, jak nas przyjmą w kolejnym mieście, a jednak okazuje się, że jesteśmy przyjmowani naprawdę cudownie, więc no... To prawda. Ta adrenalinka jednak zawsze jest, ale zawsze pozytywna. I za każdym razem przedłużasz te koncerty i nie wiemy, ile to będzie trwało, tak, ten koncert. A my mamy jeszcze i... zawsze długą podróż do domu. Chyba, że śpimy wspólnie. Chyba, że śpimy, wtedy jest okej. Okay. Ja chciałam powiedzieć też, że stand-up i taki występ kabaretowy, gdzie jest duża interakcja z publicznością, w przeciwieństwie do spektaklu teatralnego, gdzie są napisane teksty, umożliwia osobie występującej
dostosowanie też taką tego do reakcji publiczności. Jeśli publiczność bardziej reaguje na frywolność, to ja tam coś dorzucam frywolnie. Jeśli widzę, że mniej na frywolność reaguje, to idę w bardziej taki, powiedziałabym, emocjonalny przekaz. I ja też najbardziej lubię to w tych naszych występach, że to nie jest sztywne. Że my mamy oczywiście ramy i wiadomo, jakie będą piosenki. Dlatego mówię, że za każdym razem jest mimo ale wszystko inaczej. Możemy cię, myślę, tak pochwalić, że no już jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie mamy, parę osób widzieliśmy na scenie i właśnie, że tak umiesz, to fajnie, fajnie się dopasować zawsze do publiczności, właśnie tak inteligentnie. Przepraszam, że bardzo zawodowo. Ale naprawdę. To od pierwszego koncertu nas tym zaskoczyłaś, że po prostu weszłaś, to był twój pierwszy stand-up. Pierwszy w życiu jakbyś, moim. Jakbyś tam zawsze była po prostu, jakbyś się tam urodziła. Jakbyś się na scenie urodziła, prawda? Naprawdę. Czujesz się świetnie na scenie i to też daje nam takie poczucie takiej swobody na i bezpieczeństwa. Że wszystkie wpadki ogarnę, obśmieję. Tak, że nawet jak coś jest nie tak, to wiadomo, że ty to tak ograsz, że będzie wszystko dobrze. Myślę, że my jesteśmy osobami, które oprócz tego, że atmosfera fajna, no to też wymagamy gdzieś od siebie samych, no i też od innych ludzi tego, żeby jednak gdzieś tam się rozwijać, było to na jakimś poziomie i właśnie u ciebie uważamy, że to wszystko naprawdę jest. Proszę, Wojtek, to teraz co ty lubisz w naszych koncertach? No ja bym powiedział, wszystko podsumował i powiedział, że no tak, wszystko. No to nie ma takiej jednej rzeczy, którą, no po prostu jest, atmosfera jest naprawdę super, bo w tym momencie to już tak czujemy się jak taki zespół rockowy, który już zagrał z sobą paręnaście dobrych koncertów. Wszystko, no publiczność, ale wydaje mi się, że główny tak to jest, powód to jest ta atmosfera, którą tworzymy i to wszystko. Robimy to luzie, na takiej swobodzie wszyscy. To teraz ja chciałam powiedzieć, co ja najbardziej lubię w koncertach z wami. Się tak nie wpręszy, młody. Ja najbardziej lubię atmosferę naszą garderobianą. Bo zarówno ja, jak i wy świetnie radzimy sobie na scenie, publiczność nas niesie, dostosowujemy, wy też czasami trochę mniej, trochę bardziej się jakby wygłupiacie na tej scenie. Ale ja jadę zawsze na nasz koncert jak na spotkanie rodzinne, jak na bibkę. Dlatego, że my w garderobie mamy bezalkoholową, choć ostatnio nawet było proseczko, mamy bibkę, bo ja jako matka karmiąca, przyznacie, zapewniałam do tej pory samoistnie smakołyki, prawda? Pyszności różne, kawka, herbatka. Tak. Byliście zadbani? Tak, byliśmy. Czujemy się zadbani. Dlatego po następnej trasie trzeba będzie odwiedzić krawca, żeby... No nie mogę ci już ściągać tego pasa, zapinasz, no. Ale ja chciałam powiedzieć, że nie mogę was wypuścić, ani też dopuścić do głosu śpiewającego, bez tego, zanim powiemy o konkursie Wojtka. Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem wielką zwolenniczką i bardzo męczę Wojtka, żeby jako najstarszy, bo Adam się jeszcze uczy, rozwijał swój talent, kultywował go, dbał, pokazywał światu. I mordowałam go i mordowałam i chyba dorzuciłam kropelkę do tego, żeby Wojtek zdecydował się wziąć udział w pierwszym w swoim życiu międzynarodowym konkursie operowym w Bułgarii. I nie zrobił nam wstydu, bo już wiecie z poprzedniego programu, że wyśpiewał brązowy medal, ale ja bym chciała, żebyś nam powiedział, Wojtku, z kim się mierzyłeś, ilu było uczestników i jak ty oceniasz swój wynik, czyli trzecie miejsce. Trochę kuluarów tego konkursu. No więc było to dla mnie totalnie nowe doświadczenie. Takie wyjście ze strefy komfortu sporego. A ty się dobrze czujesz w rajdzie swoim, nie? Tak, ja jestem osobą, która bardzo dobrze czuje się w środowisku, które zna i który wie, że nic go nie zaskoczy. No, jak sama nazwa wskazuje, był konkurs międzynarodowy, więc było bardzo dużo ludzi z różnych zakątków świata. Byli Chińczycy, byli Japończycy, byli Bułgarzy, był jeden chłopak z Litwy. Był też inny Polak, prawda? Z Niemiec, tak. Byli również Polacy. No, bardzo dużo było różnych głosów, różnych narodowości. No i udało się osiągnąć, wydaje mi się, że duży sukces.
No bo to był mój pierwszy w ogóle jakikolwiek konkurs wokalny. W ogóle, że zostałeś zauważony, prawda? Jako tak. To jest pierwszy twój konkurs. Tak, myślę, że właśnie nawet nie najważniejsze jest to, żeby wygrać taki konkurs, tylko odzew, jaki był od ludzi. Bo, no właśnie. Ponieważ w jury siedziało bardzo dużo znanych bułgarskich artystów, dyrygentów, dyrektorów teatrów operowych, czyli różnych impresario. I ten odzew, który od nich dostałem... odnośnie mojego śpiewania i tego wszystkiego był bardzo pozytywny, więc i jakieś głosy dochodzą, że pojawi się jakaś współpraca. No właśnie, bo to wiesz, teatr stoi aktorem, trzeba dla kogoś mieć, dla kogoś śpiewać. Jest jakaś taka... Cień nadziei, że już może niebawem pojawię się na scenie w roli Ja myślałam, odkąd pojechałeś do tego Burgas o tobie każdego dnia, nawet sobie polubiłam fanpage tej opery. To przez ten pewnie, tak. Teraz mnie zamęczają, wiesz, zbliżyli postami, ale polubiłam, bo tam był też program, ja wiedziałam, kiedy masz jakie etapy i muszę ci powiedzieć, że bardzo mnie wzruszyłeś i bardzo ci jestem wdzięczna, że po kolejnych etapach dzwoniłeś do mnie i wiedziałam, co się dzieje, bo jestem... Myślę, że tak jak kilka tysięcy kobiet, które teraz siedzą przed ekranami, kibicujemy rozwojowi i twojego talentu i Adasia, ale spędziliśmy tyle czasu w garderobie i zawsze mówiłaś, musisz jechać. No i... Pomogło ci? Przyczyniłaś się do tego. Poleciał. Bardzo. Rozumiem, żebyś się bał przyjechać na muchę, jakbyś zrezygnował. Powiedziałbyś, że... Znaczy, myślę, że tak. Nie, to ja miałem przez chwilę taką myśl, że a po co mi to? W sumie nie jest mi to do niczego potrzebne. Ale z drugiej strony pomyślałem, no, a kiedy jak nie teraz? To jest najlepszy czas, żeby zacząć pokazywać się na świecie i... No ja myślę, że wasz blask waszych talentów i twój i Adama, ja wam najserdeczniej życzę tego, żebyście znaleźli w tym śpiewie swoje miejsce na ziemi. Czy to będzie scena operowa, czy to będzie scena musicalowa, bo ja wiem, że ty też kombinujesz estradowo. Adam, a ty kombinujesz estradowo. Gdzie cię będzie można zobaczyć w musicalu, bo wiem, że takie coś nadejdzie. Tak. Teraz biorę udział w szkolnym projekcie z Akademii Muzycznej, musical Łódź Story. Serdecznie zapraszam 18-19 listopada. Nie wiem, czy będą dostępne jeszcze bilety, bo z tego co wiem, no to tam raczej wszystko szybko idzie, ale super spektakl. Ja dwa poproszę. Dobrze. Oczywiście, ale super spektakl. Naprawdę, jeśli państwo chcą zobaczyć młodych ludzi, ambitnych, którzy chcą się pokazać z dobrej strony, to naprawdę zapraszam. Super. A państwo się wybieracie już na emeryturę głosową, czy jeszcze nie? Piotrze, Iwono. Publiczność zadecyduje. Jak przestaną bić brawo, to już się wycofamy wtedy zdecydowanie. To prawda. Myślę, że pomału pewnie tak, no nastąpi ten moment. No, chłopcy są już na tyle dorośli i dojrzali i już okrzepli na tej scenie, że tak naprawdę my im do niczego nie jesteśmy tam potrzebni, wręcz za chwilę to już zaczniemy robić im takie smutne tło. Będziemy bawić wnuki. Więc tak, my się zajmiemy wnukami, a oni niech śpiewają na całym świecie. No ja ostatnio w Warszawie Piotrusia nazwałam, jeszcze mi za to w łeb nie dał, bo szybko wyjechaliśmy, ale jak mówiłam o to, kogo witam, to witałam tam urodę, głos i tak dalej, a o Piotrusie powiedziałam, że jest taki dojrzewający piernik. I ja widziałam to spojrzenie, jak wskoczył na scenę. Byś pierniczek powiedziała, wiesz? Ale to teraz powiem taki, wiesz, ginger boy. 100-kilogramowy piernik. O, to powiem ginger boy, słuchaj, to będzie lepiej brzmiało. To, co widzicie na scenie i nasze relacje na scenie i dowcipkowanie i dworowanie sobie z siebie, nie jest absolutnie wyreżyserowane czy wyuczone, bo my tak mamy, odkąd się spotykamy w garderobie. A my zapraszamy was, bo nowa trasa Muchy w Słoiku jeszcze jest. Najbliższy termin Radom, strona www.muchawsłoiku.pl, ale ponieważ kończą się miejsca już w kolejnych miastach, to informujemy uprzejmie, że będą nowe terminy, bo jeśli państwo sobie życzycie, to nas nie trzeba dwa razy prosić. Ale ja was poproszę o to, żebyście nas dzisiaj trochę rozbawili, bo na moje życzenie jest jedna z moich ulubionych arii, a duetów właściwie, ale chyba wy wszyscy to zaśpiewacie, tak? Z tego co wiem. Tak. Duetów operetkowych. Niespodziewanie zaśpiewamy. Niespodziewanie zaśpiewacie razem.
Czyli będzie w kwartet wykona duet, taki będzie numer. Piękna aria oczywiście o miłości, operetka Księżniczka Czerdasza, Imre Kalman. Jeśli macie ochotę posłuchać, jak w rytm Walczyka serce śpiewa, to się wydarzy już za chwilę. Zostańcie z nami. Zapraszamy.